Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży, kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Bądź na wakacjach cały rok. Zainwestuj i zamieszkaj w Kołobrzegu. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do skorzystania z wakacyjnej obniżki ceny. Metr kwadratowy mieszkania już od 3900 zł brutto. W sprzedaży mieszkania przy ulicy Wolności, piękna staromiejska architektura, garaże podziemne i winda dla niepełnosprawnych. Blisko centrum i parku nadmorskiego polecamy mieszkania przy ulicy Szarych Szeregów w osiedlu zamkniętym i chronionym. Miejsce postojowe w cenie mieszkania. Do wyboru są również już ostatnie mieszkania przy ulicy Wybickiego w sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej. Komórka lokatorska gratis. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ulica Artyleryjska 3. Informacje o ofercie. Telefon 94 35 278 17. www.ktbs.pl. Witamy wszystkich Państwa na portalu miastokołobrzeg.pl w naszej audycji 4 pory miasta. Dzisiaj poświęcimy temat audycji planowi zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań, tak się to nazywa profesjonalnie, i kierunków. A chodzi o teren wokół Bastionu, teren Mirocice i o to, proszę Państwa, co też na tej działce się dzieje bądź dziać się będzie. A naszymi gośćmi nieprzypadkowo zresztą są, zacznę może od kobiety, pani Marta Michalska, firma Bastion. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. I panowie radni, Dariusz Zawadzki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. I Artur Dąbkowski, Razem dla Kołobrzegu, Klub Radnych Niezależnych. Witam Państwa, dzień dobry. A jest z nami również rzecznik prasowy prezydenta Michał Kujaczyński. Witam również. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, chcielibyśmy zacząć może najpierw od kwestii i tutaj od pana rzecznika związanej z tym, co ostatnio w Radiu Kołobrzeg powiedział pan prezydent, zaskakując przynajmniej mnie osobiście, bo ja akurat o tym nie wiedziałem, że jednak tereny, na których obecnie stoi Bastion, a które chociażby radna Danuta Adamska-Czepczyńska tak bardzo chciała pozostawić jako dziewicze i tereny, w których miała być chroniona Borowina, bo temu miała ją służyć. No i na tych terenach de facto coś ma się dziać. Gdyby pan rzecznik powiedział nam, jak to wygląda, bo pan prezydent to powiedział dość bardzo ogólnie, jaki jest pomysł miasta na zagospodarowanie tego terenu przy ulicy Koszalińskiej? Tu wkradła się drobna nieścisłość. Tak naprawdę zaopatrzyłem się dzisiaj w projektowane studium i od razu pokażę. Tak będzie widoczne, tak? Ten obszar na fioletowo to są złoża Borowiny. One są zakreślone tutaj taką czerwoną linią, to jest obszar górniczy. Miejsce, gdzie obecnie znajduje się Bastion, to są tutaj te budynki w tej zieleni. I ta zieleń w tym studium zostaje zielenią parkową. Tam nic się nie znajdzie. Tak? Prezydent, mówiąc o działce, miał na myśli całą tą działkę, całe te 40 hektarów. I tutaj wydzielone te, poza tą strefą obszaru górniczego,
obszary magazynowo-składowe. I to na nich kiedyś w przyszłości może powstać, nie wiem, na przykład parking buforowy, inkubator przedsiębiorczości, część może zostać sprzedana przedsiębiorcom w drodze przetargu. I to niczym nie będzie szkodzić Borowinie, bo jak mówię, znajduje się poza tą czerwoną linią, poza granicami ochronnymi wzdłuż Borowiny. Mhm. Czyli generalnie rzecz biorąc, tam gdzie dzisiaj jest bastion, jest przewidziana tylko i wyłącznie zieleń parkowa, ochronna strefa Borowiny, tam nie ma znajdować się nic. No dobrze, a tak pokrótce, a jaki jest los bastionu na dzień dzisiejszy? Jak to wygląda? No, klamka zapadła. Tak jak było mówione po ostatniej sesji Rady Miasta, prezydent dał czas do końca września na wyprowadzkę, czyli firma ma jeszcze cały sezon, w którym de facto może funkcjonować. Korespondencja jeszcze się toczy, ale ona nie wnosi niczego nowego, nie wpływa na przedłużenie tego terminu. No, oczekujemy, że 30 września teren zostanie nam zwrócony i to tyle. No w związku z tym pytanie do pani Marty Michalskiej, czy faktycznie 30 września zamierza się z tego terenu wyprowadzić, skoro jest ultimatum. Internauci bardzo ostro się wypisują na temat bastionu, że stoi tam nielegalnie i pytają się na przykład, kiedy państwo zamierzacie stamtąd wyjść. Jaka jest państwa recepta na to, co będziecie robili po 30 września? Panie redaktorze, przede wszystkim chciałam zaprzeczyć nielegalności, bo według umowy, która wygasła, zajmujemy nadal teren bezumownie i dopóki sprawa nie jest rozstrzygnięta sądownie, cały czas ta bezumowność zajmowania terenu trwa i nie można jej tego zajmowania nazwać nielegalnym, to po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o to, co w tej chwili się dzieje, chciałam skomentować, więc ja cały czas bazuję na tym, co powiedział pan prezydent wcześniej wielokrotnie, co powtarzał, jakie dawał obietnice, bo składał mi osobiście obietnicę, że ten teren, który w tej chwili zajmujemy, zostanie wydzierżawiony nam na 3 lata. Są świadkowie tego wśród radnych i nie tylko. I sądzę, że słowo prezydenta ma wartość i na tym się opieram, na tym bazuję, tak? Będąc w Urzędzie Miasta, również od pani sekretarz w obecności pana prezydenta usłyszałam, proszę zaufać panu prezydentowi. No i wydaje mi się, że stanowisko prezydenta zobowiązuje do tego, żeby takie obietnice zostały spełnione. Chciałam również nawiązać do tego, co tutaj pokazał nam pan rzecznik. Otóż teren poza obszarem górniczym zaznaczony na fioletowo jako przeznaczony w tej chwili pod składy jest również terenem, gdzie w tej chwili funkcjonuje bastion. I chciałam również przy okazji zadać pytanie, czy na tym fioletowym terenie jest również przeznaczona, jest również funkcji przeznaczona funkcja pod działalność tego typu. Dodam oczywiście, że jesteśmy tak samo przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem na tym terenie. Nie bez przyczyny złożyliśmy również do Urzędu Miasta zapytanie o warunki zabudowy i przedstawiliśmy plan naszych inwestycji. No tutaj muszę powiedzieć, że jestem dosyć zaskoczony obietnicami pana prezydenta, ponieważ brałem udział chyba we wszystkich spotkaniach i obietnice na temat dzierżawy 3-letniej akurat tego terenu nigdy nie padły. Natomiast rzeczywiście w tym fioletowym obszarze, gdzie są tereny składowe poza obszarem Borowiny, jest to w części ten teren, który Rada Miasta przeznaczyła właśnie na to, żeby firma Bastion się przeniosła. Firma po długich negocjacjach z miastem z tej możliwości nie skorzystała, pozostała w tym terenie zielonym i tak naprawdę no w tej chwili ta droga jest zamknięta. Radni uchylili uchwałę. Nie ma takiej opcji, żeby w tym momencie nastąpiły takie przenosiny, więc temat jest zamknięty. No w takiej sytuacji chciałam zapytać, już zaraz nawiążę do zamknięcia tematu i do nieskorzystania z oferty urzędu, ale przede wszystkim chciałam zapytać, czy jeżeli złożyłabym jako zainteresowany podmiot, czy również będzie mój wniosek o zakup tego terenu, podobnie jak Optimala czy innych firm, które się zgłoszą, rozpatrywany, bo jak sądzę, obowiązuje zasada równości podmiotów. Ja nie mam pojęcia, jakie firmy mogłyby się zgłosić. Ja nawet w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy miasto wystawi na sprzedaż te tereny, bo przede wszystkim, proszę pamiętać, to jest projekt studium zagospodarowania terenu. To muszą uchwalić radni. Potem musi wejść plan, który muszą uchwalić radni. I tak naprawdę dopiero później na tych terenach można myśleć nad jakąś koncepcją, w jaki sposób to podzielić, w jaki sposób ewentualnie kawałek tej działki sprzedać. Także to jeszcze jest tak naprawdę no, pieśń przyszłości. Natomiast oczywiście wtedy w przetargu, jeżeli miasto zdecyduje się już jakąkolwiek część tych właśnie działek
wystawić w przetargu, to oczywiście będzie mógł przystąpić do tego każdy zainteresowany, no tak, bez żadnych obostrzeń. Tutaj mówi pan o odległych planach, natomiast pan prezydent powiedział ogólnie teraz w mediach, że rozmawia z kontrahentem, który jest zainteresowany tym terenem, więc te plany z jednej strony są odległe, a z drugiej wydaje się, że nie. Najwyraźniej te osoby, które zgłaszają się do prezydenta, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaka jest procedura, jak to wygląda czasowo. Jeżeli kiedyś będą zainteresowane, no to dobrze, bo miasto ma swoje działki, które no, może zbywać zgodnie z przeznaczeniem, które zresztą tutaj ustalą radni. No ja jeszcze chciałam, odnośnie tego właśnie, że nie skorzystaliśmy z oferty, że się długo ciągnęły. Możemy do tego wrócić, póki jesteśmy przy temacie planu zagospodarowania, to chciałem się zapytać w takim wypadku radnych. Zgłasza się Artur Domkowski, więc krótki komentarz w tym temacie. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, z jednym się zgodzę z Panem Rzecznikiem, że to są dopiero projekty, które będą, myślę, że przez jakiś okres, znając realia z półtora roku, to potrwa, zanim przeleją się na prawo miejscowe i nie wiadomo, jak to będzie. Bo dopiero jesteśmy na etapie tworzenia studium, później plan przestrzennego zagospodarowania dla tak dużego obszaru, to też jest z wieloma uzgodnieniami, to też jest bardzo pracochłonne. A temat rozwiązania umowy z Bastionem to jest 30 wrzesień. Ja tak od strony merytorycznej chciałbym się odnieść. No, z mojej strony, jako radnego, jako mieszkańca Kołobrzegu, Kołobrzeg zawsze stał wojskiem i słynął z armii. No, nie ma tutaj już jednostek, bo zostały wszystkie polikwidowane i taka duża atrakcja, bo moim zdaniem jest to duża atrakcja, pewnie nie dla wszystkich, ale dla szerokiego spektrum ludzi, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu, nie tylko w sezonie, ale przyjeżdżają przez cały rok. Jest to fajna atrakcja, gdzie można dodatkowo miło spędzić czas i zapoznać się z historią militarną miasta, z aspektem takim, jak nasze miasto tutaj funkcjonowało przez wiele lat, jako kiedyś też twierdza Kołobrzeg. Po drugie, z tego co posiadam informacje, to Państwo Michalscy na bieżąco dokonują wszystkich opłat dzierżawy, opłat podatku od nieruchomości, czyli miasto de facto korzysta z tego, zasilając budżet miasta, który jest no, nadwyrężony i każdy dochód jest mile widziany. Od strony też takiej, powiem jako przewodniczący osiedla Podczele, to od kilku lat zawsze można liczyć na taką społeczną pomoc Bastionu, że te pokazy tych skotów, czy czołgów, czy różne miłe takie pamiątki militarne w konkursach dla dzieci, zawsze można na tą pomoc liczyć. Moim osobistym zdaniem problem nie polega na tym, na dokumentach, na powiedzmy procedurach, tylko polega na takiej niechęci pomiędzy dwoma stronami. Niechęci, w pewnym momencie ta niechęć już była tak gwałtowna, że prezydent przygotował projekt uchwały, o czym pewnie powie radny koalicyjny Dariusz Zawadzki, że nagle wchodzi na sesję, że gwałtownie rozwiązuje się tą umowę w trakcie, kiedy negocjacje trwały. Ja widziałem dokumenty, które Państwo Michalscy przygotowali, że byli skłonni się przenieść. I myślę, że taka rozmowa i taka szeroka dyskusja, jaka się toczy teraz w mediach, ona jest bardzo potrzebna. Rozmowa właścicieli tego Bastionu nie tylko z prezydentem, ale też z radnymi, a przede wszystkim z radnymi, którzy mają większość w Radzie, bo oni mają wpływ na to, że prezydent może zmienić zdanie, czy można wypracować formułę kompromisową, która by satysfakcjonowała i stanowisko prezydenta, i stanowisko rady, jak również satysfakcjonowałaby państwa Michalskich i szerokie spektrum mieszkańców Kołobrzegu, gości, którzy z tej atrakcji korzystają. Ja byłem tam osobiście, widziałem, jak to wygląda. Kilka miesięcy temu, jeszcze przed sezonem, no to tu się muszę zgodzić, był pewien taki magazyn tych starych mobili wojskowych składowany, ale teraz wygląda to coraz lepiej. Państwo Michalscy inwestują tam swoje pieniądze, nie mają żadnych ulg od miasta, co chcę bardzo mocno powiedzieć, płacą stawki normalne, jak wszyscy przedsiębiorcy, organizują fajny piknik, który już stał się jedną z takich sztandarowych imprez w Kołobrzegu, czyli piknik na Bastionie, gdzie przyjeżdżała generalicja Polski, przyjeżdżały piękne pokazy walk były. No, nie chcę, uczestniczyłem w tych piknikach, wiem, że dzieciaki, młodzież, prezydent, tak jak mówi pan radny Zawadzki, również uczestniczył.
Myślę, że konflikt polega na jakimś takim osobistym niezrozumieniu się dwóch stron i takim zabetonowaniem swoich stanowisk i spróbujmy przez tą dyskusję, spróbujmy oczywiście łagodnie, nie gwałtownie, tak zmiękczyć stanowisko i państwa Michalskich, i prezydenta, i Rady Miasta, żeby jakiś kompromis znaleźć. Bo jeżeli można, wrócimy, panie rzeczniku, jeszcze chciałem zapytać, wrócimy do tego tematu, bo zmiękczanie, no to państwa Michalskich można zmiękczyć do tego, żeby sobie stamtąd poszli, tak, a prezydenta, żeby ich zostawił, ale... Nie, to wcale nie o to chodzi, bo mówimy o przeniesieniu, cały czas mówimy o przeniesieniu z tej strefy ochronnej zielonej. To, co pan rzecznik pokazywał, że część bastionu leży na... Dokąd pani radny pan chciałby przenieść, jak Rada rozwiązała uchwałę dającą możliwość długoletniej dzierżawy na obywatelach? Ale oczywiście Rada rozwiązała, ale Rada może też powrócić i przygotować nowy projekt uchwały. Przypomnę, że studium nie jest jeszcze uchwalone, czyli można jakieś procedury perspektywiczne jeszcze zrobić. Ja tylko mówię od strony merytorycznej. Ja jestem zwolennikiem takiej atrakcji. Uważam, że w Kołobrzegu ona powinna być. Kiedyś nawet zachęcałem, żeby państwo Michalscy w Podczelu, które jest też taką kolebką wojskowości, bo armia radziecka tam stacjonowała wiele lat, armia niemiecka, żeby jeżeli tam już by się całkiem nie dało, chociaż wiem, że to jest lepsze miejsce, jeśli chodzi o dojazd dla wczasowiczów, dla gości, dla naszych mieszkańców, żeby korzystać z tych atrakcji, to jest w Podczelu, można wyznaczyć też dużą działkę i tam bastion mógłby funkcjonować. To zapraszam serdecznie. Więc pytanie do Dariusza Zawadzkiego, reprezentuje klub koalicyjny, znaczy trudno mówić o koalicji, no, klub rządzący de facto i mający większość w Radzie Miasta. No i panie radny, pytanie w takim razie do pana, co takiego się stało i czy macie taki zamiar, tak, o którym tu mówi radny Dariusz Zawadzki, żeby tę sytuację, która obecnie istnieje, zmienić? Znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, ja powiem w ten sposób. No, funkcjonuję już jakiś czas w samorządzie. Pamiętam, że firma Bastion, która świetnie sprawdzała się w swojej działalności, była, tak jak tu kolega radny Dąbkowski mówił, naprawdę nietuzinkową atrakcją turystyczną. Ta firma nikomu nie przeszkadzała. Przez wiele lat ci ludzie, ci państwo sobie funkcjonowali, zarabiając na życie, plus tym samym zarazem dając, dokładnie, tym samym dając atrakcję dla miasta. W pewnym roku, nie pamiętam, czy to był 2007 czy 2006, został sztucznie moim zdaniem wywołany problem tak zwanej ochrony borowiny, bo ten temat jak na dzień dzisiejszy on jak gdyby zniknął, chociaż wiemy doskonale, że większe zagrożenie dla borowiny są samochody przez S11, mogą stworzyć bądź pestycydy spływające z okolicznych pól uprawnych. I z doświadczenia wiem, jak pamiętam, że inne były też pewne ustalenia, bo w poprzedniej kadencji, ja specjalnie chcę o tym powiedzieć, o pewnych rzeczach, których ewentualnie nie powinno się mówić, ale myślę, że już sytuacja nabrzmiała do tego. Pamiętam przed wyborami w tamtej kadencji, jak były pewne tematy dotyczące tego smrodowisku na Radzikowie, ekoparku i wypłynął temat borowiny na Bastionie, były, ja tu potwierdzam to, co pani Michalska mówiła, były pewne rozmowy prowadzone z państwem Michalskim. I padały też obietnice. Pan rzecznik może nie był we wszystkich rozmowach, ja we wszystkich też nie byłem, ale w tej, co ja byłem, to wiem, że były rozmowy na zasadzie, że przed wyborami proszę się wyciszyć, proszę podjąć taką uchwałę, czy podpisać taką umowę, jaką my przygotujemy. Po wyborach jeszcze może być różnie i tak dalej, i tak dalej. Więc pewne rozmowy z państwem Michalskim byli i no, moim zdaniem miasto no nie do końca, że tak powiem, wywiązało się ze swoich jak gdyby obietnic, aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, że faktycznie powinna być równość podmiotów i boli mnie to, szczególnie kiedy na przykład na ostatniej sesji podjęliśmy uchwałę, znaczy no ja akurat się wstrzymałem od głosu, jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcy przy ulicy Trzebiatowskiej, mam na myśli tutaj tą myjnię samochodową, która czy wygra ktoś inny i zwróci pieniądze temu przedsiębiorcy, to i przedsiębiorca, w którą stronę się nie odwróci, to i tak na tym skorzysta. A tutaj nie chce się w tak prostej, w tak oczywistej sprawie pomóc tutaj ludziom, którzy no w tym konkretnym temacie no w pewnym sensie naprawdę są jak gdyby taką perełką w Kołobrzegu. No dobrze, to ja muszę się w tym momencie wtrącić i pytanie do pani Michalskiej, bo to było tak, ja pamiętam, obserwowałem to od samego początku, ale momencik, wrócimy. Wrócimy do tematu przedsiębiorczości, ale tutaj, panowie, wy mówicie o takiej kwestii, że tutaj
nie ma dobrej atmosfery. Ale pamiętam, że przez rok czasu państwo negocjowaliście i z tego co pamiętam, to prezydent był otwarty. Przyjdźcie, pokażcie, powiedzcie, gdzie chcecie stać. Nie było takiego problemu. Wręcz pamiętam, że krytykowałem prezydenta, że jest dla państwa tak bardzo uległy. Co takiego się stało, że no po pierwsze przyszła ta uchwała, która zlikwidowała tamtą uchwałę na 9 lat, a teraz państwo nawet na te 3 lata nie możecie się porozumieć. Co takiego się stało? Panie redaktorze, negocjacje oczywiście trwały bardzo długo, ale podczas tych negocjacji otrzymałam projekt umowy, którego podpisanie tej umowy równałoby się z nieistnieniem Bastionu już zapewne nawet w tym sezonie. Tak? Były takie warunki, które były no, dawały możliwości usunięcia nas w każdym momencie. Mało tego, nie było mowy w ogóle o żadnych inwestycjach, a więc był plan taki, żeby nas przenieść po drugiej stronie drogi, bez żadnych inwestycji, bez wody, bez energii, bez zabudowań, bez niczego i tak to nam proponowano, więc przyjęcie czegoś takiego no, nie miało sensu, bo równało się z tym, że no, każemy wam oddychać, ale nie dajemy wam tlenu, tak, na tej zasadzie. Natomiast jeżeli chodzi o sam koniec tych negocjacji, oczywiście wszyscy wiemy, tutaj znamy sytuację, bo ona była głośna, była kwestia mapek, mapki były przez urzędnika Urzędu Miasta, wszyscy wiemy, którego, kilkakrotnie zmieniane, żadna z nich nie była do przyjęcia z tego względu, że że odbiegała od mapy, która została sporządzona do uchwały, co od rzeczywistości, tak, były tereny bagniste proponowane, były tereny zadrzewione, także w sumie, summa summarum, generalnie warunki były takie podawane, że podpisanie tej umowy było niemożliwe. Ja zresztą na samej sesji, gdzie ta uchwała została wycofana z powrotem, zadeklarowałam chęć podpisania umowy, ale na podstawie mapy tej, która obowiązywała do uchwały, tak? No to w tym momencie już to nie zostało przyjęte, bo radni zostali wprowadzeni w błąd, moim zdaniem, z tego względu, że no, że cóż, że się prezydenta zwodzi, że to za długo trwa, taki był argument. Natomiast trwanie negocjacji nie leżało po naszej stronie. Ci z radnych, którzy zapoznali się z dokumentami i tutaj pana rzecznika też bym prosiła, żeby przynajmniej tą tezę, że za długo to trwało i tak dalej, że nie chcieliśmy skorzystać, żeby poparł jakimiś argumentami, bo dla mnie argumentami są dokumenty, z których wynika, dlaczego to tak długo trwało i dlaczego to nie mogło znaleźć swojego szczęśliwego końca. Ja może bym tak, ponieważ nie chciałbym, że to pani odpytywała rzecznika, bo pozwolę sobie go sam odpytać. Ja bym podzielił tę rozmowę, bo kwestia polityki i polityki zwłaszcza klubów radnych to jest jedno i chciałbym tutaj, żebyśmy nie mieszali spraw urzędniczych, ale taka krótka dygresja z tymi mapkami, to faktycznie to było jak to? Panie redaktorze, no tak przechodząc dzisiaj na to spotkanie, zastanawiałem się, czemu ono tak naprawdę ma służyć, bo po raz kolejny wałkujemy te same tematy, odgrzewamy tego samego kotleta i lecimy dokładnie ten sam materiał i tą samą dyskusję, która tak naprawdę została zamknięta i jest termin graniczny, gdzie Bastion musi się wyprowadzić. Klamka zapadła, koniec, kropka. Oczywiście radni mają jeszcze jakąś tam możliwość uchwałodawczą, mogą przygotować uchwałę, zebrać podpisy i wprowadzić ją na wrześniową sesję. Ale to o tym to już mówili, że zrobią tak rok temu, nie zrobili, także podejrzewam, że to jest szansa iluzoryczna. Tak naprawdę zaprosił mnie pan dzisiaj na spotkanie. Czy ja mogę kontynuować? Zaprosił mnie pan na spotkanie, dając mi trzech adwersarzy, którzy tutaj pan radny Dąbkowski niemalże zareklamował usługi Bastionu. Ja powiem tak, oczywiście nikt nie umniejsza Bastionowi jako atrakcji Kołobrzegu, natomiast wszystko musi mieć podstawy prawne. Nie można działać w oparciu, pan radny nawet nie wie, że umowa wygasła już półtora roku temu, uważa, że umowa dopiero się rozwiąże pod koniec września. No nie, panie radny, negocjacje toczyły się półtora roku i przez ten czas firma no nie miała ważnej umowy, tak jak pani zauważyła, zajmowała teren bezumownie. Płaciła. No to tak, no oczywiście, że płaciła, ale czy według pana to jest właśnie taka właściwa forma? Nie jest właściwa. Ale to, bo
było tych kwestii tyle, że to jest, nie wiem do której. Ja widziałem, ja byłem na tej komisji, gdzie ten naczelnik wydziału, który już teraz nie jest naczelnikiem, przygotowywał tak różne mapki. Cały czas jest naczelnikiem, jest tylko na zwolnieniu chorobowym. No, no, ale nie jest obecnie w urzędzie, nie pracuje, nie wykonuje czynności. Ale przygotowywał te mapki również w oparciu o spotkania z byłymi dzierżawcami i tak naprawdę ten kompromis to bardzo to długo się tak nie, proszę znaczy, tak nie sądzić, tak, niestety nie, podobno nie brałam, żeby uporządkować tę dyskusję, drodzy Państwo, żeby uporządkować tę dyskusję, bo faktycznie naszym celem nie jest ogrzewanie kotleta. Dokładnie, aczkolwiek na świeżym oleju nie zawsze w Kołbrzegu to się zdarza. Bo ja nie chciałbym odgrzewać kotleta, bo sprawa jest jasna. Nie ma uchwały, prezydent ma możliwość podjęcia decyzji, że państwa tam ulokować na 3 lata. Z tego co widzimy nie chce i... No bo panie redaktorze, jeżeli radni podjęli decyzję o uchyleniu uchwały przyznającej miejsce bastionowi, to jak prezydent mógłby teraz podejmować taką decyzję, że bastion jednak zostaje? No nie ma takiej możliwości. Gdyby radni chcieli, żeby bastion został w tym miejscu, w którym został, to nie, po pierwsze nie podejmowaliby uchwały przyznającej nowy teren, tylko podjęliby uchwałę przyznającą ten stary teren, tak? I wszystko byłoby w porządku. No właśnie. A ja chciałam zapytać, czy pan wie, jak przebiegało głosowanie w Radzie? W jaki sposób? Czy rzeczywiście radni nie chcą, czy może byli niedoinformowani, czy też jeszcze jakaś inna forma była, która spowodowała, że radni głosowali? No, ja byłem na sesji, widziałem, jak radni głosowali. Rozkładu głosów co prawda w tej chwili nie pamiętam, bo nie jest to mi do niczego potrzebne. Natomiast jestem pewien, że nikt radny na siłę ręki do góry nie podnosił. No, o tym jeszcze myślę, że będziemy mówić. Proszę Państwa, ponieważ padają tu jakieś tajemnicze hasła, ciężko się do nich odnosić, więc... Była dyscyplina, no każdy wie. No. Ale dyscyplina nie jest czymś strasznym. No przecież Państwo macie dyscyplinę, czy kiedy PiS rządził w Kołobrzegu, czy Platforma, to dyscyplina jest naturalną rzeczą, którą się, ja się jej nigdy nie wprowadza. Jak się komuś nie podoba, może się wypisać z klubu. To jest najprostsze rozwiązanie. Ale moje pytanie jest inne, bo tutaj Pan Rzecznik mówi, że jest szansa tego, żebyście Państwo priorytetowo zmienili studium, a potem plan. Tym bardziej, że podobno na jesieni głosować będziecie Państwo ogromny, wielohektarowy teren, działkę, jaką są Mirocice i podobno nad Mirocicami cud stać się może, więc może jest taka szansa, żeby po pierwsze respektować uchwałę, tu mówię o tej uchwale 9-letniej. Państwo mają czas do 30 września, tutaj jasno to zostało powiedziane, więc skoro panowie obydwa jesteście tak bardzo za bastionem, to może macie taką możliwość, tu jest opozycja i koalicja, żeby coś zmienić. Ja słyszałem wiele wypowiedzi, panie redaktorze, radnych, którzy występowali w mediach, radni koalicyjni, a nawet się nie boję powiedzieć ich nazwisk, bo wielkim orędownikiem bastionu był w tamtej kadencji radny Łukasz Czechowski, wielkim orędownikiem był radny Artur Mikołajek i oglądałem ich programy, kiedy zachęcali czy nakłaniali do tej zgody, do kompromisu, żeby ta atrakcja nie zniknęła z Kołobrzegu, żeby szukać jakiejś formuły, która by mogła zrobić coś takiego, że będzie i Wilksyty, i owca cała, że będziemy chronić tą część Borowiny, że będziemy działać zgodnie z prawem, ale że ta atrakcja tutaj pod pewnymi warunkami, bo ja tu się też na przykład zgodzę z prezydentem, że nie może to być tak, że był taki moment, że było złomowisko tam na początku, ale teraz to wszystko jest odnawiane, restaurowane, coraz ładniej to wygląda i myślę, że w tym kierunku warto było pójść, żeby być stanowczym, ale nie wylewać dziecka z kąpielą, zostawić tą atrakcję, kawałek ją przenieść. Jeżeli będziemy procedować nad studium, prezydent, to jest ważne, prezydent ma prawo do 3 lat podpisać umowę, ale nie musi na 3 lata, może do 3 lat, czyli może jakąś prolongatę zrobić na rok, na 6 miesięcy, wyznaczyć kierunek, wyznaczyć zasady, ale sprawdzić. To jest takie powiedzenie, Roma locuta, acta finita. Prezydent się wypowiedział, ale myślę, że jeszcze warto rozmawiać nad tematem, który jest czymś ważnym dla naszego miasta, czyli nad taką fajną atrakcją wojskową, jaką jest bastion. Znaczy, jak pan sobie to widzi, że 30 kto przyjedzie, ale, nie wiem, jakaś firma i wywiedzie to wszystko? Radny, to jest tak, że ja tego sobie nie wyobrażam. Ja sam to przerabiałem, tak, że
Było pochmurno, nic w Kołbrzegu nie było. Przyjechała moja rodzina ze Stanów Zjednoczonych i gdzie poszliśmy? Poszliśmy na basen, bo były dzieci i coś z tym fantem trzeba było zrobić. Więc jest to bez dwóch zdań atrakcja Kołbrzegu. No ale skoro prezydent ma takie, a nie inne stanowisko wobec głosowania radnych, no na litość boską, no, gdyby radny nie chciał podnieść ręki, to by jej nie podniósł. Przecież tam nikt z tyczkami nie stoi i nie sznurkuje jak fasoli rąk radnych. Więc moje pytanie brzmi, skoro jest tylu podobno zwolenników w Radzie Miasta tego bastionu, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj wobec kontrowersji wobec firmy Jacek's, tak, której przecież też radni przegłosowali określoną uchwałę. No przecież ja tego nie zrobiłem. Pan rzecznik tego nie zrobił. To wy, panowie. Ja nie. No ja nie. Ja głosowałem przeciw. Nie, ja głosowałem głosujecie przeciw. Za, ale to wy głosujecie za określonymi sprawami. Tak? No tak, więc tak. Dzisiaj wzbudza to określone takie, a nie inne kontrowersje. Ale to może w związku dlatego wracamy do radnego Zawadzkiego, czy na klubie nie mógłby przejść z projektem uchwały w takim razie i co by zwolnić z odpowiedzialności pana rzecznika, uszczęśliwić panią Michalską, zebrać 6 podpisów za takim projektem uchwały, żeby spróbować taką uchwałę wprowadzić do pani radnej. Panie redaktorze, no wszyscy w klubie u mnie wiedzą, że akurat wypowiadam się dość jednoznacznie za sprawą z bastionem i miałem nawet ostre ścięcia i z prezydentem, i nawet z posłem Markiem Hokiem, to też nie jest żadna taka tajemnica na ten temat, więc ja powiem w ten sposób. Przy dyskusji na temat Mirociców temat bastionu na pewno będzie w klubie poruszany. Wiem, bo rozmawiam z kolegami, już słyszę pewne stanowiska za czy przeciw Mirocicami. Wiemy też, jak my to kolokwialnie w kuluarach mówimy, na pewno będzie dociskanie kolanem na radnych tak, żeby te Mirocice poprzeć, bo z tego co wiem, to już ten projekt budzi bardzo mocne kontrowersje, które wybuchną we wrześniu, ale to tylko tyle, tego rąbka tajemnicy uchylę. I powiem tylko tyle, że temat bastionu na pewno powróci. Z jakim skutkiem? Być może, no nie wiem, no tak jak pan redaktor mówi, no temat powróci, tak? I pytanie, spotkamy się we wrześniu. A pytanie do pani Michalskiej, czy 30 września zamknie szlaban i zakończy działalność, czy dalej będziecie państwo tam pracowali i prowadzili działalność militarną? Myślę, że jeszcze jest ta chwila, gdzie działamy, tak, za wcześnie może jest na ten temat mówić. Ja przy tej okazji chciałam nawiązać właśnie tutaj do tego, co pan mówił, a mianowicie o tych gościach ze Stanów Zjednoczonych, tak? Chciałam tutaj już jakby w takim słowie podsumowującym powiedzieć, jak ogromna ilość ludzi nas odwiedza i faktycznie jest to nie tylko klienci z Polski, bo w Polsce jesteśmy już naprawdę wszędzie znani i to miejsce jest znane od 10 lat. Jest rozpoznawalne, każdy tu przyjeżdża, teraz zawiedzeni ludzie, że pikniku nie było, dzwonili do nas, no ale na szczęście bastion funkcjonuje i mogą sobie przyjechać, skorzystać z tej oferty, którą w tej chwili mamy. Ale nawiązując do ludzi z zagranicy, przyjeżdżają ze Stanów, przyjeżdżają ze całej Skandynawii, z Włoch, z Francji, no nie wspominając o Niemcach, no to wiadomo, że tutaj wszędzie nas odwiedzają, nie tylko bastion, ale w tej chwili mamy zamontowaną po raz pierwszy w sezonie kamerę obrotową, która pozwoli nam oszacować ilość osób w tej chwili na podstawie takich wyrywkowych danych z kilkunastu dni. Szacujemy, że w ciągu roku ta ilość może się zamknąć nawet w 200 tysiącach odwiedzających osób. A moje pytanie, a co z 30 września? No tak jak powiedziałam, poczekajmy jeszcze chwilę. Ja cały czas będę podkreślać to, co powiedziałam na początku, że pan prezydent powiedział, że moje słowo jest warte więcej niż pieniędzy. Dostałam zapewnienie, tak jak mówię, są świadkowie, mam pana prezydenta zapewnienie tego typu nawet, że dopóki będę prezydentem, a jest pan prezydent cały czas, dopóty będzie wspierał, także trzymajmy się tego, tak? Ja tu liczę na to, że teraz, kiedy jest taka sytuacja, że pan prezydent wspiera przedsiębiorców, tak? Mamy tu na myśli to, o czym wspomniał pan radny Zawadzki, jest teraz dobry czas na to, żeby też no, liczyć na to, że każdy przedsiębiorca będzie mógł liczyć na wsparcie pana prezydenta, wcześniej deklarowane i obiecywane. Ja proponuję, abyśmy krótką przerwę reklamową zrobili, po przerwie zaczyna pan rzecznik i będziemy kontynuowali dalej tę rozmowę. Ja myślę, że w kierunku Mirocic zobaczymy, co uda się z państwa rady wyciągnąć. Tak więc wracamy już za kilka chwil.
wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Głos ma rzecznik Michał Kujaczyński. Tak naprawdę poruszamy się znowu wokół tematów, które były wielokrotnie dyskutowane. No, ja chciałem tylko przypomnieć, że decyzja tak naprawdę zapadła. 30 mamy nadzieję odzyskać teren. Nie wiem, na jakie ustalenia tutaj pani Marta Michalska się powołuje, bo tak jak pan Zawadzki wspomniał, no 3 lata temu bodajże przed tymi wszystkimi uchwałami i tymi wszystkimi negocjacjami, które były z firmą prowadzone rozmowy były toczone. Natomiast no, na tą chwilę nie ma żadnych takich obietnic, nie ma żadnych takich ustaleń. Prezydent co mógł, to zrobił. Oferował nawet te 2 dodatkowe budynki, które leżą już w tej strefie zielonej, na to, właśnie, żeby Bastion miał pomieszczenia socjalne, nie wiem, czy tam jeszcze magazynowe są do tego, one są zaopatrzone w media. I tak naprawdę już sam fakt, że no, ten okres jest taki długi na wyprowadzkę, że to nie był miesiąc po podjęciu uchwały przez radnych, tylko no, bez mała 6 czy 7 miesięcy, pozwalająca jeszcze trwać przez cały sezon, no to też jest ukłon w kierunku firmy. No i tutaj na ile można było pomóc, no, na tyle ta pomoc była przyznana. A może, przepraszam, proszę się nie obrazić, ale może, panie Marto, może trzeba wnieść do Urzędu Miasta taką samą pomoc, jak dostała firma Jaceks. Ja już wcześniej wspominałam o tym, że teraz się zrobił teraz taki dobry klimat pomocy przedsiębiorcom, więc ja myślę, że tym torem pójdziemy również. Warto iść. Ja mówiłem na sesji, że takie systemowe rozwiązania, żeby wszystkim przedsiębiorcom pomagać, wspierać ich, nie, bo to jednak istnieje niebezpieczeństwo, że będą zwalniać pracowników, jeżeli by te firmy znikały tutaj z naszego miasta, żeby wypracować taką systemową pomoc przedsiębiorcom, nie indywidualną, ale wszystkim, którzy się zwrócą, żeby było takie właśnie, jak pani Michalska mówiła, ciepły klimat, żeby te podatki wpływały, bo o tym mówimy na końcu. Panie radny, to była pomoc także o charakterze politycznym. Mówimy tu o poprzedniej uchwale, z której dzisiaj wszyscy się śmieją. Ale no to Bastionowi możemy pomóc nie politycznie, tylko po prostu jako naprawdę fajnej atrakcji, jednej z lepszych w Kołobrzegu. Panowie, Mirocice, bo to jest kolejna kwestia, która myślę, jest sierpień, więc jeszcze te emocje będą trochę studzone, ale tam jakieś rozwiązania muszą być podjęte. Czy pan rzecznik może nam powiedzieć, jaki jest pomysł miasta na Mirocice? Ja tylko powiem państwu, że to jest teren przybliżony 4 razy osiedle Ogrodek. To jest ogromna działka, potężna, nowa dzielnica Kołobrzegu. No i pytanie do pana rzecznika w związku z tym, jaki pan prezydent ma pomysł na ten teren? Co tam miałoby się znaleźć w przyszłości? Projekt studium, nad którym będą głosowali radni, który radni zresztą już w rękach mieli i widzieli, zakłada zarówno tereny pod budowę rezydencjonalną, jak i tereny pod budowę jednorodzinną, jak i pod budowę wielorodzinną. I tutaj jeszcze raz posłużę się tym przygotowywanym przez miasto projektem zagospodarowania, nad którym radni będą głosować. I od razu pokażę te jasne tereny. Tak? Te jasne tereny to są tereny budowy rezydencjonalnej, czyli bardzo rzadkiej, gdzie tam jeden dom ma stać na 2, 3, 4 tysiącach metrów kwadratowych. To nie ma być żadna zwarta. Częściowo tak, ponieważ z wszystkich naszych opinii, które otrzymaliśmy, wynika, że poprzez oddzielenie Borowiny tutaj tą zieloną otuliną parkową, te tereny, te kawałki terenu, które się mieszczą w tym obszarze górniczym przy tak rzadkiej zabudowie nie będą miały żadnego wpływu na złoża. Oczywiście decyzja jest w rękach radnych, chociaż tutaj słyszę, że radnym być strasznie ciężko, bo pan Dariusz się skarży, że to go ktoś kolanem przyciska. A panie rzecznik, takie pytanie, mogę takie pytanie dać, bo ten teren był sprzedawany przez słynnego księdza, pamiętamy. Dlaczego prezydent miasta, pomimo wcześniejszych deklaracji poprzedniego prezydenta i także swoich, nie odkupił tej wielkiej działki dla Kołobrzegu jako takiego terenu buforowego, bo taka tajemnica, na którą nie dostałem jeszcze odpowiedzi. Dlaczego miasto nie zakupiło tego terenu?
miasto wtedy nie przystąpiło do transakcji, czy nie ubiegało się w ogóle o te działki, no, z prostej przyczyny braku środków w budżecie. I tak naprawdę no, można dzisiaj gdybać, co by było, gdyby miasto miało ten teren i jak wyglądałoby przeznaczenie, gdyby ten teren był miejski. Natomiast w tym momencie jest zwykle prywatny. Właściciel wnioskuje o to, żeby ten plan zgłosił takie uwagi, żeby wprowadzić to do studium i do planu. No to jest wszystko w rękach radnych. Panowie, bardzo proszę, czyje ręce będą na tyczce? Czy radnym jest być ciężko? No powiem tak, praca radnego polega na potężnej odpowiedzialności. To po pierwsze, ja jeszcze nie słyszałem, żeby jakikolwiek urzędnik Urzędu Miasta poniósł odpowiedzialność, choćby przykład Podczele, gdzie wycięto drzewa w majestacie, w cudzysłowie prawa, winnego się nie znalazło. I powiem w ten sposób, czy ktoś kolanem kogoś naciskał? Panie rzeczniku, no, gdyby pan był radnym, to by pan wiedział, jak wyglądają zakulisowe rozmowy na zresztą pan doskonale wie zresztą. Powiedziałem w cudzysłowie, jak to się mówi w naszym żargonie, tak, dociskanie kolanem. Sprawa Mirocic, to jest bardzo poważna sprawa wbrew pozorom, ponieważ jeżeli mamy sobie zafundować dzielnicę luksusową, bo żeby była jasność, nie wierzę w to, naprawdę nie wierzę w to, że na dużych działkach będzie tylko jeden domek. Nie wierzę w to. Własność jest święta, jeżeli ktoś kupi taką działkę na własność, zawsze są zakusy, żeby działkę podzielić, dobudować drugi dom, sprzedać i tak dalej, i tak dalej. To już przerabialiśmy wielokrotnie, ja już na ostatniej sesji mówiłem, że przez swoje 10-letnie już doświadczenie widziałem bardzo dużo tereny rekreacyjno-sportowe sprzedane pod ten cel, a na tym terenie teraz jest piękny apartamentowiec, hotel. Także proszę mi nie mówić, że takie założenia są. Plan wygasł, plan wygasł. Sam ustalicie procent zabudowy i możliwość podziału, bądź też niemożliwość takiego podziału, więc to jest wszystko tak naprawdę w waszych rękach. Według pana planu nie można zmienić, tak? No tak, no ale to idąc takim trybem, to możemy zmienić i plan pod katedrą i wybudować tam wieżę Eiffel, no to jest... Chciałbym zaprotestować. Przeciwko... No konserwator by zabytków się zapewne nie zgodził, tak? Ale już jaka, no nie, no to daleka alegoria, jasne. A tam nie ma nic, tam nie ma teraz nic. I raptownie ja teraz zadam sobie jedno pytanie teraz, panie redaktorze. Gdzie są ci wszyscy obrońcy Borowiny? Jak był tam bastion, jeździł czołg, wszyscy darli szaty niczym rejtan pod drzwiami, że tu chronimy Borowinę, jeden czołg zniszczy Borowinę. Gdzie są ci teraz piewcy ekologiczni w celu obrony tej Borowiny? Czołg jeździł cały czas poza obszarem górniczym. No tak, panie radny, to pana koleżanka klubowa. No też, między innymi. Zresztą na tym polega też u nas demokracja, że każdy ma prawo właśnie wyrazić swoje zdanie, mieć swoją tą. I z moją koleżanką klubową, z tego co rozmawiałem, to też ma bardzo poważne wątpliwości, jeżeli chodzi o Mirocice, nawiasem mówiąc. Więc jeżeli tutaj pan rzecznik zapewnia, że wszyscy jednogłośnie tam przyjmą, czy zaakceptują... Pan rzecznik tak nie powiedział. Powiedziałem, że wszystko w waszych rękach. Aha, no. Bo taka prawda. To de facto może być różnie. Ja myślę, że już temat zostanie... Znaczy rozmowy już trwają, tak? To nie jest tajemnica. Wszyscy wiedzą, że już na ten temat jakieś rozmowy się toczą. Aczkolwiek z tego, co ja wiem, przynajmniej jak rozmawiałem nawet na ostatniej sesji z kolegami, przynajmniej z naszego klubu, to ten temat budzi poważne wątpliwości. Opozycja, radny Artur Dąbkowski, w takim wypadku jak państwo na ten problem patrzycie? Temat Mirocic, to co powiedział radny Zawadzki, będzie budził wiele emocji. Te propozycje, które urząd przedłoży na dzień dzisiejszy, ta propozycja, no to ewidentnie nawet pan rzecznik się przyznał, że tereny pod zabudowę są w obszarze ochrony Borowiny planowane przez Urząd Miasta, co wzbudza niepokój. Działki po 2-3 tysiące metrów, rezydencje w Kołobrzegu w dobie kryzysu, w dobie jakiejś, powiedzmy, no, takiej sytuacji ciężkiej dla Europy, dla kraju. Marazm handlu nieruchomościami przecież. Ja rozumiem, do czego właściciel będzie dążył po przegłosowaniu tego planu, żeby budować to, na czym zarabia, bo to jest myślenie przedsiębiorcy i jeżeli biznes się nie opłaca, to robimy wszystko, żeby zmienić warunki ustalone na początku,
a przykładów jest kilka, o których właśnie radny Zawadzki powiedział z ostatniej sesji przykład, przykład sprzed kilku sesji, ja takiej może doświadczenia nie mam prawie 10-letniego jak radny Zawadzki, ale już też 6 lat w samorządzie, wcześniej w Radzie Osiedla i wiem, jak wygląda sytuacja, jak można jedno uchwalać, a za pół roku zmieniać plany. Też mam nadzieję, że ten głos ekologów tutaj będzie bardzo mocno słyszalny. Myślę tu o pani dr Adamskiej-Czepczyńskiej, która będzie szaty darła, jeżeli będzie musiała głosować nad tym projektem, bo darła takie szaty, to co mówił właśnie kolega radny, że parę razy czołg pojechał poza strefą ochrony Borowiny, co można to bardzo różnie zabezpieczyć, bo ja widziałem nawet takie maty wielkie, które jak trochę tego oleju wypadnie, to te maty je wchłaniają, one są tam co tydzień czy co dwa wymieniane i to można zabezpieczyć, żeby nawet kropla tam nie wpadła, a około 8 tysięcy samochodów na dobę przejeżdża drogą na Koszalin i z powrotem. To ile tam jest tych zanieczyszczeń wprowadzonych bezpośrednio do Borowiny? Pan będzie głosował przeciw? Jak to wygląda? My jako opozycja, wie pan, będziemy na pewno piętnować i pokazywać słabe strony danego projektu uchwały. Jeżeli będą one brane pod uwagę i zostanie to zmieniona, ta propozycja na naszą korzyść, to dlaczego mamy być przeciw? A jeżeli nie, no to wtedy albo jak to opozycja, wstrzymamy się, albo będziemy przeciw. Wie pan, odpowiedzialność spada na partię rządzącą. Bierze odpowiedzialność za wszystko dobre, co się dzieje w Kołobrzegu, ale to również za to, co może szkodzić rozwojowi miasta. No tak. No. Ja jeszcze chciałam dwa słowa, jeśli można, na ten temat. Chciałam podkreślić tylko to, że tak jak tutaj widzieliśmy na mapie, część zabudowy rezydencjalnej przewidziana jest w obszarze górniczym. Mało tego, część, jak pan był uprzejmy jeszcze raz pokazać na mapie, część tam, gdzie nie ma zabudowy rezydencjalnej, a jest większa, tak, wyższa zabudowa w tym terenie, jest położona w obszarze Natura 2000, który przebiega w ten sposób. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, po drugiej stronie kopalni Borowiny, jak już mówiliśmy często o tym, jest przewidziana w obszarze górniczym również inwestycja typu wielkopowierzchniowa zabudowa handlowa, parking, który obsługuje i tuż przy, w oparciu o granicę ochronną Borowiny, stacja benzynowa. Z drugiej strony, po drugiej stronie ulicy Koszalińskiej mamy już również tereny przeznaczone pod budowę i proszę zauważyć, że w tym momencie właśnie nikt nie krzyczy, nie drze szat, że w obszarze górniczym tu czy tu, w tych dwóch miejscach, o którym wspomniałam, coś się dzieje, natomiast bastion swojego czasu, jak ta czarownica, że tak powiem, wypierana była przez obrońców, a zwłaszcza przez panią radną Czepczyńską, jako ten truciciel Borowiny i w tym momencie, w tym planie również mamy właśnie potwierdzenie tego, że od strony bastionu w obszarze górniczym nie wolno nic, tak? A z drugiej strony wolno, gdzie wiemy, że Mirocice jest położone są na górze i spadek, spływ wód jest prosto do Borowiny. Jeszcze nie wolno. No jeszcze nie wolno, ale takie są plany. Planie w studium. Na razie studium, prezydent tak. Proponuje coś radnym, tak? Ja przypuszczam, że jakieś ustalenia z klubem rządzącym są, bo to nie bierze się z choinki. Przykładem chociażby niech będzie Kotwica Kołobrzeg, tak? Gdzie prezydent de facto dzisiaj dalej realizuje linię wyznaczoną mu przez klub Platformy Obywatelskiej, tak? Czy się mylę, panie radny? No właśnie, a jak tam kręgosłup już trochę pęka? Słucham. Tam w klubie trochę już kręgosłup pęka, jeżeli idzie Kotwicę, czy nie? Trochę na Kotwicę będzie. Znaczy, panie redaktorze, to jest sprawa dosyć drażliwa, jak wiemy, ale stał się cud. Stał się cud. Tak? Stał się cud. Prezes, do którego osobiście żywię duży szacunek, wreszcie zaczął pracować. Wreszcie zaczął pozyskiwać sponsorów. Wreszcie pieniędzy w cudowny sposób się zaczęły znajdywać. Czyli prezes Kotwicy zaczął robić to, co powinno się robić już x lat temu, kiedy spółka prawa handlowego zamieniła się ze stowarzyszenia w spółkę właśnie prawa handlowego. Pieniądze bierze 8 tysięcy miesięcznie za to brutto, że radny wieczorek pokazywał to. To wiem, to, widziałem ten materiał. Teraz
dostał radny, nóż ja, na ja nikomu, nikomu w kieszeni nie zaglądam, ale to publicznie było powiedziane. Znaczy ja bym chciał, panowie, żeby nie jeden prezes spółki komunalnej też w taki sposób wyrywał sobie serce, żeby ta spółka się utrzymała. Z drugiej strony, no ja nie jestem wielkim zwolennikiem wydawania pieniędzy publicznych miejski na sport publiczny i rozwiązać ten problem należałoby już dawno. Ale wróćmy, do tych Mirocic. Pan, panie radny, będzie za? Ciężko mi teraz, panie redaktorze, odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak już wcześniej powiedziałem, ten temat wzbudza we mnie bardzo poważne kontrowersje. I ja oczywiście jestem lojalnym członkiem naszego klubu, mimo że czasami mam też różne zdanie i ścinamy się na klubie, żeby była jasność. Kłócimy się na klubie naprawdę między sobą mocno, ale wychodzimy z założenia, że w sprawach strategicznych zajmujemy jednoznaczne stanowisko i mówimy jednym głosem, tak? Przynajmniej się staramy. I powiem panu szczerze tak, mam potężne wątpliwości co do Mirocic, bardzo poważne. I myślę, że no nie wiem, czy te wątpliwości zostaną rozwiane, czy nie. Na dzień dzisiejszy bardzo poważnie się zastanawiam, czy podjąć taką uchwałę dzisiaj. Mówię, dzisiaj nie widzę takiej możliwości na razie. Nasza audycja dobiega powoli końca. Rzecznik prasowy prezydenta chciał jeszcze coś powiedzieć. No ja tylko dodam, że zgodnie z wszystkimi dokumentami, które radnym zostaną przedłożone, tak żeby będziecie wiedzieli, jakie mamy opinie na temat budowy rezydencjonalnej w tamtym terenie. Także no, będziecie mogli się wtedy z tym zapoznać i ta decyzja będzie mogła być podjęta. W tej chwili rozmawiamy o czymś, no bo ja rozumiem, że tych papierów jeszcze nie widzieliście, nie? Natomiast no, one wszystkie mówią o tym, że w niczym to nie zaszkodzi, natomiast no, decyzja należy do was. Artur Dąbkowski, jeszcze coś? Podsumowanie, bo jest koniec audycji. Apel i prośba do prezydenta. Spróbujmy jeszcze usiąść i rozmawiać o Bastionie, bo jest dużo zwolenników tej fajnej atrakcji w Kołobrzegu, to po pierwsze. I jest jeszcze klimat na to, żeby coś z tym problemem zrobić, żeby go usankcjonować, albo żeby przynajmniej dać jeszcze jakiś vacatio legis na to, żeby dopracować fajne rozwiązania, żeby ta atrakcja całkowicie takim jednym cięciem nie zniknęła z Kołobrzegu. Po drugie, jak tu kolega mówił, że jest lojalnym członkiem klubu i myślę, że tak, ale publicznie też można mówić o różnych problemach, żeby było wiadomo. Nie, no zgadza się, dlatego rozmawiam. Ja nie ukrywam, że ja też w wielu rzeczach, chociaż jestem w opozycji, ale jestem w klubie niezależnym, czyli mam prawo zabierać głos jak chcę, popieram politykę Janusza Gromka, a w niektórych nie i na tym polega demokracja, dyskusja, żeby rozmawiać, żeby szukać jak najlepszych rozwiązań dla Kołobrzegu, dla mieszkańców, dla naszego pięknego miasta. No piękne słowa. Mieć taką opozycję to skarb. Pracują. Proszę Państwa, rozmawialiśmy dzisiaj o Bastionie. Zobaczymy, jak to będzie, bo zostało jeszcze półtora miesiąca w takim wypadku do wyprowadzki Państwa z tego terenu. No zobaczymy, czy radni coś działają, bo chyba zdanie prezydenta już się w tej sprawie, tak jak mówi tutaj rzecznik, nie zmieni. Zobaczymy. Może faktycznie, panie redaktorze, idąc już żartobliwie, mówiąc troszeczkę na przekór panu rzecznikowi, może faktycznie trzeba pałeczkę oddać teraz radnym. Myślę, że tutaj w koledze na pewno zwolennika znajdę. I kto wie, może już niedługo, być może będzie jakaś niespodzianka. Będzie nad czym dyskutować, nie? Pięknie. Mieliśmy ostatnio cud nad Myjnią, teraz będziemy mieli cud nad Bastionem. W ogóle lato cudów, jak jeszcze kotwica się podniesie. Będzie trzy cuda. Nie tak. To sokółka przy nas to i się na tym polega demokracja. Starosta, panie, niech jedzie jeszcze raz do Szczecina i będzie dobrze. Proszę Państwa, dobrze. Co byśmy nie rozważali tych cudów? Dzisiaj gośćmi byli Marta Michalska, firma Bastion, radni Artur Dąbkowski, razem na Kołobrzegu, Dariusz Zawadzki, Platforma Obywatelska, a także rzecznik prasowy prezydenta Michał Kaczyński. Dziękuję za przybycie. A my widzimy się już w czwartek. Poinformujemy Państwa, będziemy mieli na pewno specjalnego gościa i polityczny. Wielu być może zaskoczy, bo dawno już go nie widzieliśmy na kołobrzeskiej scenie politycznej. Pojawi się u nas Włodzimierz. będzie niespodzianka w każdym razie wakacyjna. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.